Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich w poniedziałek, 21 dzień czerwca, w miejscowości Wysoka, godzina 8:45. Ja właśnie jestem po rozładunku, więc zaczynamy ostatni tydzień w tej firmie i nowy tydzień ogólnie. Także co? Lecimy, lecimy i czekamy na coś, co przyniesie dzisiaj dzień. W ogóle nie czekałem, wyjechałem z bramy i od razu dostałem informację: jedź do Będzina, będziemy ładować. Także będziemy ładować w Będzinie i później jadę, ale to szybki taki przerzuci do Czechowice Dziedzice, szybki ADR-ek. Także lecimy, lecimy. Ojku, moi drodzy, dobra, załadowane w Będzinie, teraz jadę do, tylko muszę sobie wbić, do Czechowice Dziedzice, tam sobie będę rozładowywał, tylko teraz tak, muszę tutaj sobie ten tego. Ale poniedziałek mi się zaczyna i mam nadzieję, że cały ten tydzień, już niestety ostatni, ale cały tydzień będzie dla mnie łaskawy. Ok, dziękuję i do widzenia. Ponieważ bardzo fajnie się zaczyna. He, kurtyna. I teraz, dlaczego mi się fajnie zaczyna? Zaczęło się od rozładunku w Wysokiej. Ojej. Gorąco jak cholera. Czekajcie, tylko jeszcze rozpocznij, bo nie wiem, w którą stronę skręcić. W Wysokiej się zaczęło zarąbiście. Ja mówię, kurde, no super, super. Teraz... A, okej, okay, teraz ja tutaj sobie w prawo skręcam. A teraz byłem na załadunku tutaj. Jedną paletkę, co prawda, na EDR-ach. Lecę z tym... Lecę z tym do Czechowice Dziedzice, ale... że bardzo fajnie było, bardzo fajnie szybko i się pogadało i się do tego fajnie ładowało, dostałem prezent. Firma nazywa się Batist Medical w Będzinie i dostałem taki prezent, cały karton takich kurde orzeszków, miksu różnego rodzaju. Happy New Year, no ja wiem, ale data, wszystko się zgadza. Także jeszcze można spokojnie jeść. O, a bardzo, bo już próbowałem, naprawdę smaczne są. I oprócz tego jeszcze jedną rzecz dostałem bardzo na czasie. Czekajcie, tylko ja tutaj sobie tak skrócę. Żel do rąk. Wiadomo, tak jak nie ma możliwości umycia rąk albo coś, także też już go wypróbowałem, taki fajny, nie cieknie, nie leje się po tych rękach i tak dalej. Kurde, czy ja robię teraz lokowanie produktu? Nie, ja po prostu się chwalę tym, że dostałem prezent za dobrą pracę i to od razu wyparowywuje, odkaża, suchutkie rączki, nie śmierdzi, nic nie czuć i tak dalej, więc luzik. Dobra, a tymczasem teraz proszę ja was, lecimy do rozładunku. A, jeszcze trzeba napisać pani szpedytorce, że już to się stało, że ja już załadowałem. Także do zobaczenia za chwilę. Ojku, załadowane. Załadunek mam do Woli Pniewskiej. Tak, tak. Województwo mazowieckie, tak, tak. W tych okolicach południowych, powiatowych, i załadowałem lodówki komercyjne do sprzedaży lodów, jeszcze dzisiaj rozładunek, także zobaczymy jak to będzie. Na razie pędzę do Czechowice Dziedzice, żeby
oddać tą jedną paletę, którą pobrałem na samym początku z tej fajnej firmy. Gdzie dostałem prezent. Tu prezentów nie było, ale też w miarę szybko się ogarnęliśmy. Niestety dach znowu jest w górze, bo zabrakło kilku centymetrów. Także lodówki, bo lodówki są, ileś tam sztuk jest spiętrowanych. I dlatego właśnie wyszło jak wyszło. Także no, na dworze jest na razie tylko 30 stopni, to luzik. Damy radę. Zrzucam to i potem wracam i już lecę na stronę Warszawy, na stolicę. I zobaczymy, czy to... Ale dzisiaj powinno ten. Teoretycznie mam do 16 czas. W praktyce podobno mam dzwonić, żeby się umówić. Także bez problemu. Jak to dalej pójdzie? Się okaże w najbliższym odcinku. Rozładowane, rozładowane, jak najbardziej, ale niestety. Pięknie rozpoczęty poniedziałek i cały dzień w sumie nawet był taki całkiem fajny, całkiem. Ale na koniec dnia, no cóż, może za gorąco, może nie wiem co, oczo kaman. W każdym razie opona jeb. Także ja się biorę za robotę na koniec dnia. Godzina jest 17:30. To akurat. Już jest chłodno, bo spadło już do 32 stopni tylko. Temperatura, także można zacząć pracować fizycznie, żeby nie było. Dobra, trzeba wyciągać wszystko po kolei i się brać, bo się przydałoby pojechać na jakiegoś mopa i się wykąpać. Fajnie by było. Także bierzemy się. Sukces! Ojejku, trochę ciepło jest, ale udało się. Zmieniłem koło. Teraz tylko jeszcze muszę dokręcić na opuszczonym, schować tamten wrak, który tu widzicie. Jebło, bo jebło, na chuj drążyć i kołpaczek założyć, schować narzędzia i spię i uciekamy stąd. Także na razie. Ojejku, dobra, udało się wszystko ogarnąć. Czekajcie, sobie odpalę autko. Żeby trochę mnie schłodziło, bo nadal jest prawie 30 stopni. Słońce co prawda już zaszło za horyzont, ale i tak czy siak. Także tak, co się działo od momentu jak zmieniłem koło? Przyjechałem na mopa. Mop? Ten, jak on się nazywa? Żabia Wola. Jeszcze muszę lufcik zostawić, ale to już lufcik zostawię później. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się ten tego, to tak, przyjechałem
pierwsze moje kroki to poszły tam, bo tam, czyli na prysznic. O Jezu, musiałem, kurde, bo byłem cały niedobrze spocony, brudny i w ogóle i tak dalej, bo się po ziemi turlałem. Także udało się. A potem jak już byłem w samochodzie, to najpierw pozdrawiam Łukasza serdecznie. Stoi gdzieś tutaj, dużym. Jeździł busami 20 lat, a teraz przesiadł się na dużego i jest bardzo zadowolony. Trzeba pomyśleć. W każdym razie fajnie się gadało. Pogadaliśmy sobie taką zdrową godzinkę sobie gadaliśmy. Później Kudłaty zadzwonił. Marcin, pozdrowienia serdeczne. I później jeszcze odwiedziłem sklepik i tak dalej, także trochę czasu zeszło. A i jeszcze kolację zjadłem. Właśnie, kolację zjadłem. Naprawdę nie za bardzo byłem głodny, ale dla zasady. Dla zasady trzeba coś zjeść na noc. Na szczęście nie dużo. Więc teraz można już sobie obejrzeć. A, Adaśką właśnie, Adaśka oglądałem. O. Żeby nie było, nie? Także będziemy teraz dalej sobie oglądać Adama, jak był. Polka nareszcie, ja tutaj więcej gratów wziąłem, torba, koc, wiadomo, poduszki. Proszę bardzo, jak zdrowo się tutaj odżywiam. Woda, Cisowianka i to Adam. Jeszcze nie gazowana. Ice tea to mam tak do posiłku, żeby trochę smaku było z tego. Dokładnie. No i co? No dobra, to nic, z wami się żegnam, jutro będziemy się widzieć. Nie wiem, o której cokolwiek będzie, nie wiem, w którą stronę pojedziemy. Czy to koło będziemy ogarniać we firmie, czy po drodze? Nie wiem. Nic nie wiem. Dzisiaj już zdarzyło się to po godzinach pracy, także... No co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jutro będzie podejmowana decyzja dopiero rano. Także na razie. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. 22 dzień czerwca, wtorek. Słoneczko, jest godzina 10, a ja właśnie dostałem zlecenie, jadę na Okęcie, dokładnie do Welcome. Tam będziemy ładować i będziemy lecieć później na Podkarpacie. Ale póki co na razie jedziemy zobaczyć, co tam, jak tam, dlaczego, z czym się je i po co. Właśnie dojeżdżam, już tutaj jestem na bliskich terenach okęciowych. Powiem szczerze, że chyba tą dróżką jadę pierwszy raz. No, trochę krzywa, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tam aleje są zakorkowane, w ogóle Warszawa troszeczkę nie ma, może tragedii, ale też nie ma ideału, także jadę kanałami. O, fajne, kurde, niby Warszawa, a jednak zobaczcie, jak się robi. Można. O. Także co, lecimy, zaczynamy ten piękny wtorkowy poranek. 30 stopni jest teraz, 31 dokładnie. No i powiem wam, że załadunek był szybki, intensywny i ojejku, jeszcze do tego wszystkiego bardzo dużo informacji przepraszam, musiałem otrzymać, znaczy musiałem otrzymać, otrzymałem. Otóż sprawa wygląda następująco. Raporcik drogowy jest taki. Jadę teraz aktualnie do domu. Sławku, pozdrawiam serdecznie. Kawusie wypijemy next time, bo dziękuję za zaproszenie. I następnym razem, jak się uda, to jak najbardziej. W każdym razie teraz jadę do domu. Muszę się przebrać, wyprać, odświeżyć, sprysznicować, wykąpać się w ogóle i tak dalej. Następnie wsiadam w auto i jadę dalej, ponieważ teoretycznie miało to być na jutro. Teoretycznie miałem zostać w domu na noc. I to wszystko jest teoretycznie, a w praktyce wyszło tak, że zadzwoniła do pani do mnie ze spedycji, która nam zlecała, i ona mi błagała, prosiła, że jakby dało radę, to oni tam będą na mnie czekać. Bo magazyn ogólnie jest czynny, tam biuro, magazyn i tak dalej do 15, gdzie wiadomo, że ja się bym nie wyrobił, nawet jakbym jechał bezpośrednio z Okęcia. Natomiast produkcja pracuje non-stop, no i ktoś z produkcji mnie po prostu rozładuje. Także ja teraz jadę i będę u nich pod wieczór akurat, także nie ma problemu, niech oni sobie tam
pracują na razie, a ja później podjadę, to mnie rozładują i już będę miał święty spokój z tym. No bo był wybór, albo dzisiaj właśnie o którejś tam godzinach lekko, znaczy ten, późniejszo popołudniowych, lekko wieczornych, lub co gorsze, jutro na 6 rano. No gdzie? 6 rano. Chyba wariowali tam. Tak rano wstawać. Wolę dzisiaj to zrzucić i jutro sobie pospać. Taki ze mnie jest, kurde, wygodniś. I zaraz się odezwą. Uuu, 6 rano to już jest za późno i tak dalej. No nie jest. Znaczy nie wcześniej. Nie jest, ale jak mam możliwość wyboru, to wolę jednak jutro sobie pospać, a dzisiaj szybciej zrzucić. Gdzie dłużej dzisiaj będę pracował, to się trochę chłodniej zrobi. Proste. Tak? Tak. Także do później. No i dobra, wyjechałem. O Jezu, od razu lepiej. Zerwada nie na długo, ale jednak. Można było się odświeżyć. Okej. Także ja już jestem po prysznicu, po tym. Teraz tylko jazda. Z klimatyzacją. Marcinowi współczuję serdecznie. On ma awarię, akurat chyba mu czynnik wysiadł i mógł mieć to samo co ja 2 lata temu, czyli chłodnica mogła się rypnąć i dlatego on z kolei nie ma klimatyzacji. Ja pierdykam, no nie wiem. Ja wtedy ledwo wytrzymałem, no ale wytrzymałem jakoś tak, że Marcin też musi, ale już pomijając. Ale zanim pojadę na rozładunek tam za Rzeszów, to jeszcze moi drodzy, Jeszcze jedna rzecz po drodze. Jadę otóż do firmy po koło. To rozwalone zostawiam, a biorę nowe, sprawne. I zobaczymy, co mi powiedzą panowie wulkanizatorzy, bo jadę od razu do tej firmy, gdzie zawsze zmieniamy te koła. I się elegancko zobaczy wtedy, jak to będzie wyglądało. Czy oni mi zmienią tutaj, czy to zapasowe zostanie, a założę mi tam, no nie wiem, zobaczymy jak oni tam ocenią, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Także teraz lecimy i widzimy się u wulkanizacji. No dobra, nie nagrałem nic z wulkanizacji, bo w miarę szybko poszło, także nawet nie było za bardzo, tam zdjąłem to koło, oni przełożyli, włożyłem z powrotem i tak dalej. A więc nie było nawet jakiejś tam sposobności, w każdym razie już mam zapas, można już jechać. Gruz zostawiłem tutaj, niezadowoleni za bardzo byli, no ale no co zrobić. Ja mówię, w razie czego dzwońcie do prezesa, jak tego nie chcecie, niech on sobie zabierze, no bo gdzie ja będę z tym jeździł, jak oni i tak tutaj 50 razy dziennie przejeżdżają, więc nie ma problemu. Tymczasem kierunek Rzeszów, potem za Rzeszów, o której dojadę. Teoretycznie teraz czas mi się już wydłużył, ale nadal to jest w ramach... Awizację teoretycznie mam na 23, aczkolwiek mam zapewnienie, że ja, o której bym nie przyjechał, to oni to rozładują. No podejrzewam, że tak do 19 powinienem już tam zajechać. Czym dłużej będę jechał, tym lepiej dla mnie, bo temperatura jest taka, jaka jest i wolałbym jednak w biurze klimatyzowanym jechać, niż jakbym miał się zatrzymać gdzieś na tym, na parkingu i zdychać. Masakra. No także tak mniej więcej. Tak. Dobra, dojechałem. Jestem aktualnie w Krzemienicy, tak się nazywa miejscowość, do której miałem docelowo jechać. Kawałek dalej jest Rzeszów, bardzo niedaleko, w sumie to jest przedmieście Rzeszowa. Aktualnie będę otwierał samochód, bo trafiłem na przerwę u panów, powiedzieli, że 10 minut i przyjadą i zdejmą. Ja tu kiedyś byłem, pamiętam, że tu kiedyś byłem. Tylko nie pamiętam, kiedy to było. Także na luzie, biorę się i co? I pracujemy. Dobra. Jak widzicie, już otwarte, 3 małe paletki. Także teraz tylko czekać na panów. Przynajmniej na jednego, który jeździ wózkiem i wtedy ewentualnie zdejmie. A ja sobie teraz dokumenty porobię. O, i zobaczę, gdzie będę nocował. Właśnie, muszę zobaczyć, gdzie będę nocował. Także czekam. Rozładowane. Udało się, bez najmniejszego problemu. No i teraz już przyjechałem sobie na mop palikówkę. Jednej rzeczy nie rozumiem. Tu jest
toaleta, tak? Dlaczego ona jest zamknięta? Bo tego nie mogę zrozumieć. Z tyłu mam co prawda Orlena, ale tutaj większość osób chce przyjść tutaj, otwiera, znaczy łapie za drzwi, a one są zaregulowane, także ciężko mi jest powiedzieć, o co kaman. Sorry, ale gorąco jest. Mamy tutaj, Marcin teraz do mnie dzwonił, że jest w okolicach Krakowa. Ja jestem 180 km od niego, na Podkarpaciu. I u niego jest 17 stopni, bo właśnie przeszła nawałnica przez Kraków, burza. Natomiast tutaj jest cały czas 30 stopni. No i mam nadzieję, że coś tutaj dotrze w przeciągu kilku tam nas, 10 minut i tak dalej. Natomiast tak, następna fajna sprawa. Celno-skarbowa. Nudzi im się wieczorami i przyjeżdżają na parkingi, żeby wkurzać kierowców, którzy akurat mają pauzę. Ja wiem, jest to zgodne z prawem i tak dalej, że na pauzie jakieś tam takie osobniki mogą przyjechać i sobie kontrolować i tak dalej. Kurwa, nie dość, że jest gorąco, nie dość, że wszyscy są zmęczeni, to oni jeszcze potrafią przyjść i jeszcze ci ciśnienie podnieść. No ale cóż, no taka, nie wiem, natura może taki charakter, może coś innego. Ciężko mi jest powiedzieć, bo to chyba trzeba mieć naprawdę taki zrypany charakter, żeby coś takiego robić i takim czymś kontrolować o tej godzinie i żeby... Bo godzinę mamy 20.17, tak 18 w ogóle, no. Także, no trudno. Na jutro nic nie mam, także budzika nie będę nastawiał. A tymczasem odpalam jakiś film. Samochód jest odpalony, tak, klimatyzacja działa, no bo naprawdę jest nie do wyrobienia, jest nie to, że jest gorąco, jest parówa, po prostu parówa, tak jakby naprawdę coś miało tutaj walnąć, jakiś kurde, jakaś burza, jakieś coś, także bardzo o to najgorzej chodzi. O, sprawdzili już dwóch, teraz jadą dalej. Jakie jest określenie celno-skarbowej? Bo tak, ITD, no to wiadomo, krokodyle. Policja, no różnie. Miśki, nazwijmy ich miśki, żeby było kulturalnie. A tych, nie wiem jak się nazywa. Hieny? Dobra, odjechali. Podjeżdżają do następnego. O kurde, mają cysternę, jak nic do kontroli. Zarąbie, no tak, bo cysterna to jako pierwsza powinna w ogóle pójść. Ja pierdolę. Spok, no już wysiadł. Hieny. To by było chyba adekwatne do tego, co teraz robią. Aczkolwiek lubię oglądać ten program na Discovery. Nic do ukrycia, czy coś tam o tych celnikach, co na granicach trzepią przemytników. To mi się akurat podoba, to fajne. Ale tak jak tutaj, tu. No cóż. Dzień dobry wszystkim, 23 dzień czerwca, środa, Stalowa Wola, właśnie wyjeżdżam z załadunku. Mamy godzinę 10.40 i tak sobie już jadę. Plan dzisiaj jest ambitny. Zaczynamy tak, wpierw. Załadowaliśmy w Stalowej Woli i to będzie rozładowywane w Ostrzeszowie jutro. Ale w międzyczasie jeszcze doładunek mamy w Jędrzejowie i z Jędrzejowa jedziemy do brzegu tym 49 kot, czyli tam za Opolem. Tam teoretycznie mamy to dzisiaj zdjąć. Teoretycznie mówię dlatego, że na zlecenie mam do godziny 16, gdzie już na tą chwilę wiem, że się nie wyrobię, że minimum jakie tam dojadę to jest 17.30. Coś ten deseń. Jeszcze muszę zatankować po drodze. Wczoraj nie tankowałem, o dziwo. Także dostałem numer telefonu, jak już będę po załadunku, po doładunku tych. Mam jedną jakąś, jedne drzwi burtowe czy burtę. Nie wiem, jakoś tak jest nienapisane precyzyjnie na zleceniu. W każdym razie takie coś mam zawieźć do brzegu. Czy oni tam będą dłużej pracować, czy oni tam będą na mnie czekać, czy cokolwiek innego, to się okaże w trakcie. A tymczasem lecimy. O dziwo się wyspałem. Lufciki obydwa otwarte, więc taki przewiew był, więc w miarę było. Aczkolwiek o 22 chyba 30 albo coś. Jeszcze było 28 stopni. Masakra. A ja się rozpływam w takich temperaturach.
Teraz aktualnie mamy 28 stopni, ale takie troszeczkę zachmurzenie małe jest, więc to już słońce się chowa. Za chwilę wyjdzie, potem znowu się chowa i tak dalej. Także lecimy. A jako krótki, szybki raporcik. Jędrzejów załatwiony. W sumie to wjechałem i wyjechałem. Nawet pan ochroniarz się na bramce. Jak to już? No jak? Ale miałem akurat do zabrania jedne parę drzwi, które są mega potrzebne na budowę Biedronki w miejscowości pod brzegiem za Opolem. Michałowice chyba się tak nazywa to miejscowość. Bo firma, do której ogólnie miałem jechać, pracuje do 16, ja tam będę raczej 17 nawet po. Ale na tą budowę, jakbym podjechał, pani się pyta, czy nie byłoby dla mnie problemem. Kilometrowo jest to samo w sumie. A dla mnie jeszcze lepiej, jakbym dzisiaj zrzucił, bo potem już bym pojechał na rano na rozładunek do Ostrzeszowa. Także mówię, nie ma problemu, proszę pani. Wszystko frontem dla klienta, klient nasz pan. Także tak mniej więcej to się wygląda, tak się przedstawia. No i nie ma co ściemniać, no. Lecimy teraz, kurde, rozładujemy. Gorąco jak cholera, parno jak cholera. Ani nie chce nic się, kurde, mać. Burza żadna, deszcz, nic, kurde. Także wolę jechać jak najdłużej, niż się męczyć w tym. Tą drogę tutaj, to ja w tym tygodniu chyba trzeci raz jadę tą samą dróżką, tymi kanałami. W poniedziałek była pierwszy raz, jak jechałem do... Gdzieś jechałem? Rozładować. Rano. A nie pamiętam. No i dobra, i co? Jest zrzucone. Pierwszy sukces zrobiony. Drzwi są zrzucone. Tutaj koło miejscowości Brzeg w Michałowicach. Tak, jak widzicie, Biedronka się buduje. Ja tutaj te drzwi tutaj przywiozłem. I teraz można już jechać w stronę Ostrzeszowa. Jeszcze się tutaj tak, żeby pani już nie blokować. Okej. O, dobra. No i tyle. Do Ostrzeszowa, w stronę Ostrzeszowa będę jechał. Natomiast docelowo jadę na prawdopodobnie MOP Syców Południe. Bo tam będę wypoczywał w nocy. Dlatego, że firma, do której jadę, już jest zamknięta. Pracowała do 16, otwierają o 8, także ja tam sobie na 8 przyjadę. No i zobaczymy, co dalej. Ale tymczasem za godzinę się mecz zaczyna. Sukces polskich piłkarzy. To są mistrzostwa, gdzie nie grają o honor, tylko dalej grają o wszystko. A? Brawo. Zarąbiście. Do później. O, tak. Dzień dobry. 24 dzisiaj, tak? Chyba tak. Czwartek dzisiaj, to na pewno. Czekajcie. Tak, 24 dzisiaj jest. Czwartek. MOP Syców Południe. Jak widzicie, dopiero się niedawno wstałem. Jeszcze kawy nie zrobiłem, tylko toaletę. A nie mogłem się obudzić, bo piękną mamy pogodę. W nocy tak waliło, taka piękna burza była. W nocy był piękny deszcz. Że normalnie tak mi się super spało, że po prostu szok. Dobra, teraz szybko zobaczę, jak tam samochód. Wszystko jest ok. Tył jest ok. Dobra, no można lecieć. Kurde, bo zaspałem. Znaczy nie wiem, nawet na rozładunek się wyrobię, tylko że już po rozładunku będę musiał sobie zrobić kawę. Bo na tą chwilę to troszeczkę... No mówię, no taka jest zajebista pogoda, powietrze, wszystko, że... Masakra. Znaczy inaczej, cudownie. Masakra to masakra. Cudownie jest. Także odpalam bryczkę i... A jeszcze śmieci wyrzucę. I jadę dalej, bo zrzucę. Jak zrzucę, na razie nic nie mam następnego, także będę miał czas zrobić... Żona. Będę miał czas zrobić kawkę. I tak dalej. Śniadanie to jak zawsze, za wcześnie. Także no dobra, powoli zdejmują takie te... A chyba aluminiowe jest. Albo coś. O i tak, tutaj kurde zrobili taki myk, że tak jak normalnie w tych jest trzy bindownice, trzy taśmy, to tutaj zrobili dwie. I się cholerstwo z tej strony zsunęło. Teraz przekładaliśmy ręcznie. Oj, nic tam się za dużo nie stało, tyle po prostu, że się
wzięło i się kurde i się cholercia jasna wysunęło. Oczywiście to już zdjęcia porobiliśmy, żeby nie było. Tak się kurna wczoraj spieszyli w tej stalowej woli. No ale co zrobić. Najpierw awizują na 10, potem ja przyjeżdżam, oni nie gotowi i szybko, szybko, szybko. No i potem takie myki są. Ale już zdejmują także luzik. Okej, misja została zakończona sukcesem. A teraz muszę sobie tutaj wykręcić. Wszystkie dokumentacje zdjęciowe zostały wysłane, żeby nie było. I teraz, a teraz co? Teraz jadę gdzieś się ustawić, przytulić i czekamy. Nic innego nie pozostaje, tylko poczekać. Miałem już załadunek, ale niestety się okazało, że coś z linią produkcyjną w Kaliszu było nie... Przepraszam, było nie tak. No i niestety musieli odwołać, inaczej przesunąć o jeden czy nawet o dwa dni załadunek, no także nie będziemy czekali jeden, dwa dni. Więc no odpadł, po prostu odpadł. Nie wiem gdzie tutaj stanąć, to chyba zaraz gdzieś jest Circle Kai. To sobie tam stanę, zrobię kawkę i będę czekał na lepsze czasy. Śniadanie? Nie, za wcześnie, jeszcze za wcześnie, jeszcze nie to. A jeszcze tutaj tak stanę. To będzie mi wygodniej widzieć. Okej, dobra. I teraz my. No, także zaraz wam powiem co, jak, dlaczego, po co i gdzie jadę. Długo nie czekałem. Mam teraz małe zlecenie. Mówię małe dlatego, że znaczy może inaczej krótkie. Będę ładował w miejscowości gdzieś pod Kaliszem. I rozładunek będę miał pod Poznaniem, także... Wszystko w granicach jednego województwa, taki, można powiedzieć, wojewódzki kabotaż. No, w każdym razie, czekajcie, zaraz będę wyprzedzał. Tak trzeba, ten za mną niech poczeka, ja będę pierwszy. Tak. I... No i zobaczymy, tak? Aczkolwiek już mam takie pytania od pani szpedytorki, czy tam takie rozmiary i takie wejdą i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że zaraz będzie coś następnego. Ale na razie zajmijmy się tym krótkim kabotażem wewnętrznym. Spod Kalisza do pod Poznań będę jechał, więc daleko nie będzie, szybko ogarniemy temat. A tymczasem lecimy. S11, Ajok. Oj, muszę wam powiedzieć, że już tego załadunku dzisiejszego, teraźniejszego już mam dość. Mam pełny samochód wszystkiego tutaj. Także mam, już jestem spocony i tak dalej. Teraz z tym jadę do Gdańska. Co to dalej będzie? Zobaczymy, ale na razie muszę pozamykać, zrobić zdjęcie jeszcze dla pani szpedytorki, żeby zobaczyła ile wzięła, bo tutaj to był załadunek w jednym miejscu, ale w czterech magazynach. Każdy sobie robił po złości. A ja mu rzucę tak, to on się będzie męczył, albo tamten się będzie męczył i tak dalej, i tak dalej. Super. Grunt to współpraca. Dobra, przerwa techniczna. Widzicie tutaj to? Widzicie? Tak jest dokładnie. Drugie, kuźwa mać, ja w tym tygodniu to mam pecha nad pechami. Nie wiem jak to się stało, ale się stało. I teraz proszę, ja was czekam na pomoc drogową. Aktualnie. Bo tutaj to już sam sobie niestety nie poradzę. Także już jest zgłoszony, asystent przyjeżdża i tyle. Także mam przymusowe pauzę taką. Już chłopaki jadą, bo już dzwonili do mnie, że już się do mnie zbierają. I wymiana i szybko i lecimy dalej. A tymczasem fajna pogoda, kurde, naprawdę jest tak fajnie. I czy jest czym oddychać, i deszczyk popadowywało i tak dalej, a teraz już jest kozacko. Także do później. Agregat chodzi w tym i ma dalkę tutaj niedaleko, czy podobnie.
dobry, piątek, piąteczek, piątunio, 25 dzień czerwca, Gdańsk, kontenerowa, firma znajoma, czekamy. Jest godzina 7.25, ja już tutaj przyjechałem, ale firma jest czynna od 8, także i tak czy siak muszę czekać, ale jestem uczesany, ja pierdykam. No spałem nie za bardzo, ale trudno, po wczorajszych przygodach jeszcze, ale miło zakończonych, naprawdę, pan Marek jest naprawdę super facetem, fajnie się gadało. Trochę pogadaliśmy i o tym, co robi, o tym, gdzie występuje i o tym, jak swoim parchem jeździ. A kurde, no bo jednak też w nim jest jakaś nutka offroadu. Także mieliśmy wspólny temat, fajnie sobie pogadaliśmy. Potem już pojechałem do Kleszczewka i tam już sobie przenocowałem. Paweł, no sorry, no nie dojechałeś, kurde, czasu ci zabrakło, ja wiem. Następnym razem. Ja się z tego nie rezygnuję. Z krajówki, tylko że będzie w innej formie troszeczkę. Także dzisiaj ostatni dzień pracy w tej firmie, ostatni dzień jazdy Renatką. Łezka w oku się kręci, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także czekam do 8 na rozładunek. Godzina jest, właśnie to jest godzina, a 9, godzina jest 9. Ja właśnie rozładowałem, godzinkę tu się zeszło, czyli jak na DTA to jest bardzo dobry czas. Nie ma co. I okej, dobra. No tutaj kolega z Krakowa. To powodzonka, co długo powiedzieli, będzie czekać? Nie, że wcześniej. A, no mówiłem, że tutaj. Do domu, czy dalej? Załadunek i potem już w stronę domu. Ja rozładowałem, tak. Nie, jadę teraz do Tczewa. Potem jadę rozładować do Ricky Martin, do Rick. A potem z powrotem wracam pod Warszawę już do domu. Także jeszcze trochę kilometrów mam. Co? Jak są kilometry, są pieniądze. Teoretycznie pod... U siebie. Nie, u kogoś. Ale już ostatni dzień. Czemu? No zmiana, szefuncio już rezygnuje z przygody z transportem i teraz trzeba będzie gdzieś indziej iść. Nowe warunki, nowa przygoda. Dokładnie tak. Nie boimy się, pracujemy. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, na razie. Może być taka opcja. Najlepszego. Tak, także kolega z Krakowa. Dobra, poczekajcie. O tak. To sobie pogadaliśmy chwilę i on tutaj ładuje, ale powiedzieli mu, że szybciej. No w Gdańsku DTA jednak jakoś jak już tak przyjaźni podchodzi do kierowców. W miarę szybko idzie. No niestety, o Pruszkowie tego już powiedzieć nie można. Sorry chłopaki, wiecie jaki jest klimat, wiecie o co kaman. Ja wiem, że to nie do końca wasza wina. No ale niestety wśród kierowców najlepszego zdania o was nie ma. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Znaczy coś tam by się dało zrobić. Ale to już nie jest jakby na mojej głowie. Także teraz kierunek Tyczyew. I tam jedziemy załadować i lecimy już do Ryk. Ryk. Okej, dobra. Ty stoisz, ja jadę. No, także tak wygląda sytuacja. To do później. Dobra, towar mam załadowany. To jest połowa sukcesu. Trochę może nawet mniej. Teraz czekam, a się towar odprawi. Bo towar jedzie do Szwajcarii. I tutaj robią odprawę. I potem z tym jadę do... Dokładnie do... Nowa Dąbia, tak się nazywa ta miejscowość, gdzieś w okolicach Ryk, Ricky Martin, ja, Ricky Martin. No i tam właśnie ten, ale zobaczymy, bo trochę, ojejku, trochę czasu już się straciło. Czekam jeszcze na dwie rzeczy, na dokumenty i na plombę. Pan ochroniarz tutaj musi przyjść, założyć mi plombę, ale w międzyczasie jeszcze musi się ten towar odprawić, kurde, no ale już trochę czasu minęło od tego momentu, a czas ucieka. Mam do przejechania 497 km z tego punktu do punktu rozładunkowego. Także tak mniej więcej wygląda moja sytuacja, czyli moja prośba o wcześniejszy powrót do domu. W związku z tym, żeby ogarnąć Renatkę, żeby już można było ją oddać, bo prawdopodobnie Marcin na nim na ten ostatni miesiąc usiądzie, bo tutaj sprawna klimatyzacja jest i tak dalej. No
otóż. Miało być fajnie, wyszło jak zwykle. A gdzie w ogóle jestem? Szczew. Dobra. Nowa Dąbia. I tyle. No co mogę jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, że czekam, że spociłem się jak dzika świnia, ale już się zdążyłem umyć we własnym tutaj zakresie. Jeszcze trochę wody mam tam z tyłu w tej bańce, także się jakoś tam udało oporządzić. No i zobaczymy. Ja sobie najwyżej... mam numer do rozładunku, to ja sobie do nich zadzwonię, ja się spytam o co kaman. O. Zobaczymy w takim razie jak to będzie czasowo. I tyle. Także tak to. Czekamy. Proszę o szybsze uwzględnienie mojej prośby o szybką odprawę. Bo szkoda czasu. Dobra, jest godzina 12:30. Czyli po 2 godzinach z hakiem już ruszam w drogę. 500 km do przejechania. Właśnie się skończyła odprawa celna. Jeszcze tylko muszę stąd wyjechać. Na bramce pokazać plombę, bo mam auto zaplombowane. Dwie skrzyneczki takie do Szwajcarii docelowo jadące. Z czymś tam. Także... jeszcze trochę będzie dzisiaj roboty, bo tak tam będę... 19 to na bidę. I jeszcze powrót, no to mój wcześniejszy dzisiaj powrót do domu jest po prostu zarąbisty, tak? No, ostatni dzień, ale jeszcze trzeba do samego końca do samego końca trzeba. Okej, dobra, nawigację włączamy i lecimy. Ojejku, szybki raporcik może wam przedstawię. Otóż S17, jak widzicie, nie widzicie, ja też nie widziałem, ale już teraz wiem. Warszawy przejechaliśmy z Marcinem na spółę, bo on akurat jechał od Nadarzyna, gdzie rozładowywał. A ja jechałem od A2. I się wreszcie spotkaliśmy. Poczekajcie chwilę. I tak sobie jechaliśmy. I wreszcie wyjechaliśmy na most południowy, gdzie on pojechał już prosto do domu, a ja skręciłem na Lublin, gdzie jadę jeszcze do Ryk. Do Ryk mi zostało jeszcze 75 km. Tak. Godzina jest 18:11. Ale dzwoniłem już do tego pana i on już na mnie będzie tam czekał. Także wcześniejszy powrót do domu też jest idealny. Idealnie się udał. Więc dzisiaj już niestety nie dam rady się spakować z Renatki. To już będę wszystko robił jutro rano. Jutro rano to wszystko ogarnę i zaprowadzę samochód. No i będziemy się już z prezesem żegnać. Tak to niestety bywa. Także teraz jeszcze chwila, jeszcze momencik i będziemy... No będziemy gdzieś tam. A tutaj będziemy mieli Holdmar po prawej stronie. Jak ktoś ogląda złomowisko.pl i Sławka z Holdmaru, czyli właściciela, jak też tego młodego od samochodów, to właśnie tu jest ta firma. Przy S17, no tutaj właśnie sobie jest, ale już zamknięto. Mają trochę tego złomu. Dobra. Pełny sukces. O, znacie? Zobaczcie, zestaw z przyczepą i on jedzie do... Dzisiaj w nocy wyjeżdża, bo właśnie z nimi rozmawiałem, bo u nich właśnie zrzucałem. Przerzuciliśmy z auta na auto. Okej. No i chłopak dzisiaj wyjeżdża w nocy. Znaczy w nocy jak w nocy, niedługo zaraz. Która jest godzina już? 19:30. No to akurat to jeszcze powiedzmy z godzinkę powiedział. I zaraz będzie ruszał kierunek Szwajcaria, bo to co przywiozłem to do Szwajcarii. Więc on sobie już poleci. A ja zasłużenie jadę już, proszę ja was, gdzie? Tak jest, Sławek, ty wiesz gdzie ja jadę? O tej godzinie w piątek, kuźwa, to gdzie ja mogę jechać? Do Szwajcarii. Nie, bez jaj, do domu jadę. Och kurde, mój żołądek mówi jedź szybko do domu. A oprócz tego moje ciało mówi jedź jeszcze szybciej do domu. I teraz powiem wam szczerze, nie wiem kogo bardziej posłuchać, czy tego co mnie ciągnie do kuchni,
czy tego, co mnie ciągnie do łazienki i pod prysznic. Cholera jasna. To jedno i drugie się kłania, ale chyba prysznic wygra. Także tak to. Bo ja dzisiaj jestem o... Przez cały dzień zjadłem nędzne dwa hot dogi z wiadomej stacji, bo nic innego niestety nie było. Próbowałem się zatrzymać na A1, na różnych tam mopach typu Cyrkl, albo jakiegoś Maxracza, albo jakiegoś innego tego typu, ale no wiecie, dzisiaj koniec roku jest. Dzisiaj jest koniec roku, dzisiaj się rozpoczęły wakacje i od razu to zostało zauważone przeze mnie na wszystkich mopach po kolei. Także niestety nic sobie nie zjadłem, bo szkoda mi było aż tyle czasu marnować, żeby stać w kolejce. Także przy zatankowaniu auta po prostu się zatrzymałem, zatankowałem, poprosiłem przy okazji dwa hot dogi. To jest jedyna rzecz, którą dzisiaj opędzlowałem. No ale nic, dobra, do domu mam, moi drodzy, 80 km. Pokazuje mi, że będę jechał około godziny. Może trochę szybciej, ale niewiele. I na tym się zakończy. Zakończy się ten tydzień, zakończy się cała moja przygoda z tą firmą i cała moja miłość z Renatką. Także jutro Renatkę, jutro z Renatką biorę rozwód, jutro podpisujemy papiery i się rozstajemy w zgodzie i przyjaźni. Jak było, tak było, nieraz mnie denerwowała, nieraz ja ją denerwowałem. Różnie bywa, wiecie jak to jest. I tyle. Także jeszcze się odezwę, tylko przejadę tutaj Esk. No dobra, i kończymy przygodę w tej firmie, kończymy przygodę z Renatą, kończymy przygodę tegotygodniową. Podsumowanie, 3000 km zrobione. 3000 km zrobione, także całkiem dobry wynik. Marcin ma 3200 chyba, czy tam 300, jakoś coś takiego. I tyle. Także ja już jestem na parkingu. Teraz aktualnie będę, znaczy tak nie do końca, ale coś tam będę próbował sobie zabrać już jak najwięcej. Jutro rano przychodzę tutaj i zaczynam działać, bo muszę Renatkę opróżnić całkowicie ze swoich rzeczy. Wiadomo, tak? I następnie ją trochę przeczyścić w środku. Tam tragedii nie ma, ale jednak trzeba trochę umyć. I na samym końcu, jak już pojadę do firmy, to tam mamy taką myjnię, tą tak zwaną ekspresową, i tam sobie już tę resztę domyję. No i potem już jadę i kończymy przygodę. Kończymy pracę w tej firmie. Tak? A tymczasem? No tymczasem już wieczór nastał, także jest godzina 20:25. Czyli czas do domu iść, coś zjeść, odpocząć trochę, jutro trochę popracować jeszcze z wiadomych względów i zrobić fajrancik. Także co, z wami się żegnam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie wiem jak to będzie, bo będzie to nowa firma, jeszcze do końca nie wiem, oni wiedzą, że ja nagrywam, ale nie wiem na ile mi pozwolą, na pewno w poniedziałek jadę z Piotrem. Także coś nagram na pewno, ale jak dużo będę mógł pokazać, to się okaże, to się okaże. No, a tymczasem miłego weekendu. Cześć!